Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutaj unboxingu, kolejnej prezentacji. Nie jest to oczywiście żadna nowość, absolutnie żadna nowość na rynku. Po prostu chciałem się pochwalić i omówić dla Was wagony, które nie tak dawno do mnie przybyły. W kilku miejscach się udało je zdobyć po różnych, że tak powiem, perturbacjach i po różnych, że tak powiem, poszukiwaniach udało się zdobyć kilka ciekawych wagonów. Wagonów typu ZANS albo po prostu wagonów typu 445 RA i RB. Cóż to za wagony? Wagony te powstawały między 95 a 99 rokiem w Polsce, w Świdnicy i były wynikiem tego, że wagony, których większość poruszała się po Polsce, czyli wagony typu 406 RB, po prostu przestały wystarczać. Był też projekt wagonów nowocześniejszych, cystern 416 RA. I tak doszli aż do 87 roku, aż do tego, aby stworzyć ten wagon, którego teraz modele chciałbym Wam pokazać, czyli do wagonu 445R o pojemności 95 metrów sześciennych, a więc całkiem pokaźnie, no i z odpowiednią konstrukcją zdolną do udźwignięcia pojemności cysterny. Trzy komplety wagonów KEK. Jak wiecie, KEK współpracował, czy Gekonom współpracowało, nie KEK, tylko przepraszam, Gekonom, tak się nazywa ta firma, albo używa zamiast UV, to tak się pisze, kiedy się szuka tych modeli, Gekonvvm, czyli, ale mówimy dla uproszczenia Gekonom, w kooperacji oczywiście z Zaxen Modele. Dlatego też pierwszy wagon, który widzicie na górze, to wagon Zaxen Modele, który po prostu, że tak powiem, mówiąc krótko, wcześniej, na samym początku mojego zbieractwa, nazwijmy to ogólnie, pojawił się w mojej kolekcji i po prostu zastanawiałem się, z czym ten wagon, że tak powiem, zjeść. Później okazało się, że zacząłem oglądać różne przedstawienia, unboxingi, że istnieją też wagony produkowane właśnie przez Gekonom. Zresztą tutaj pod etykietami prześwituje też nazwa Zaxen Model o tej samej nazwie, więc najprawdopodobniej obie firmy sprzedawały te modele, ale nie tyle nas interesuje w tej chwili historia powstawania modeli tych konkretnych cystern, o ile sama prezentacja tych cystern, które tutaj mam. Może tak, zacznijmy od tego Zaxen Model, cysterna, która pojawiła się, że tak powiem, w mojej kolekcji jako pierwsza. Pojawiła się no już czas, jakiś spory czas temu. Nie jestem pewien, ale zdaje się, że również dzięki pomocy właśnie Łukasza, dlatego go serdecznie pozdrawiam. Za bardzo nie byłem przekonany, czy mnie interesuje ta cysterna, dlatego że, tak jak powiedziałem przed chwilą, nie posiadałem jeszcze żadnej innej cysterny. Mnie zainteresowało to, że jest to po prostu DEC, czyli Dyrekcja Eksploatacji Cystern, czyli jest to epoka piąta, że mam jakieś tam dosłownie pojedyncze cysterny, przepraszam, cysterny z tym logiem, i to mnie zainteresowało. Druga sprawa, że modele od Łukasza są zawsze fajne, w dobrym stanie i naprawdę warto je, że tak powiem, wziąć. No i dlatego skusiłem się, no i ta cysterna sobie przeleżała. No i teraz przyszedł czas, żeby ją pokazać, więc postaram się tutaj delikatnie wyjąć z pudełka za pomocą tej folii. Ta folia jest trochę krzywo, bo tutaj, no właśnie, już nam ta folia uciekła, ale spróbuję jeszcze raz. O. Spokojnie wyciągnąć. Cysterna jest naprawdę długa, lekko, ale dosłownie lekko wydaje się ugięta również do środka. To jest jej też taka specyfika. Mam nadzieję, że nie jest to wygięty plastik modelu.
Także tak się prezentuje. Mamy jeszcze tam trochę rzeczy do montażu. Ja mam taki trochę ambiwalentny, trochę taki negatywny stosunek do montażu pewnych elementów. Pewne elementy trzeba, pewnych elementów nie trzeba, nawet lepiej ich nie montować, żeby nie doszło do uszkodzenia modelu. Tutaj dzisiaj mamy dobre słońce, ale to słońce ma swoje plusy i minusy. Ostrożnie przetaczać. Jeszcze z tej strony pokażę też właśnie podwozie, jak to wygląda. Generalnie te wagony Zaxxen modele, póki co ja nie mam nigdy z nimi problemów, więc nie mam za bardzo specjalnie od strony technicznej jazdy do czego się przyczepić. Na pewno są pewne błędy modelarskie. Bierzemy też pod uwagę, że to są modele no jednak dość stare już, jeśli chodzi o technikę produkcji, ale bardzo cenne i bardzo fajne, jeśli chodzi o sam fakt, że są. I teraz tak, mamy tutaj też takie logo Karlsdorfer Eisenbahn Gesellschaft, czyli jakaś tutaj firma niemiecka. Nie będę się tutaj wgłębiał w szczegóły, bo tej firmy nie znam. Dla nas jest istotne to, że jest to po prostu cysterna DEC. I to jest pierwsza cysterna, jaką gdzieś tam zdobyłem, i dla mnie jest ona początkiem właśnie kolekcjonowania tych poszczególnych długich cystern, również właśnie DEC. Tą cysternę sobie odłożę na bok i pokażę Wam teraz te trzy komplety. Tak jak widzicie, komplety mają swoje numery katalogowe: G100 49202, G100 49203 i G100 49204. Zdaje się, że gdzieś w jakichś setach są pomyłki, bo powtarzają się numery inwentarzowe, ale to dotyczy tutaj tego czwartego kompletu, który dotarł do mnie, no, może trochę w gorszym stanie niż pozostałe. Zaraz pokażę, o co chodzi. Pokażę tak w miarę krótko i przystępnie to, co nas interesuje, czyli te trzy cysterny. Tutaj też ciekawostką jest ta lokomotywa KEGU, ponieważ ostatnio też wpadła mi do ręki właśnie publikacja na temat PTKIGK Rybnik, i tam są zdjęcia właśnie tych lokomotyw, bo one w tej postaci z tym logiem do Polski przyszły. Później pracowały też w tym malowaniu, zarówno tym, jak i tym bardziej takim czerwono-wiśniowo, jak to nazwać. Ale w każdym razie ten kolor, to malowanie również występowało w PTKIGK Rybnik. No to zerknijmy do środka. Wystarczy tych dygresji trochę innotematycznych. A komplet jest fajny, bo jest w nim praktycznie wszystko. Do takiego stopnia, że mimo że brakuje tutaj tych woreczków, to wszystkie te części są tutaj jak najbardziej dostępne. No, widać tutaj, że pewne elementy również zostały już zamontowane. Nie tak jak w przypadku tej cysterny. W tej cysternie tych niektórych elementów nie ma, one są do zamontowania, a więc w pewnym sensie wagony są uzbrojone. Absolutnie takie same wagony, ta sama forma praktycznie wagonów. To już, że tak powiem, praktycznie zostało sprawdzone. Tutaj jedynie pokażę Wam taką ciekawostkę, tylko muszę położyć i wyciągnąć jeden wagon. Nie będę oczywiście wszystkich wagonów wyciągał, bo to nie jest jakby cel tej prezentacji, ale chciałbym Wam pokazać, że tutaj mamy taki dodatek, który w tej chwili nam tutaj gdzieś, no właśnie, nie przykleił się dobrze, ale te elementy są jak najbardziej do montażu również tej pierwszej cysterni, którą pokazywałem, więc absolutnie takie same wagony. Muszę troszkę dmuchnąć, ponieważ no, styropian się gdzieś poprzyczepiał, jednak wytłoczki są trochę starsze i na pewno no, już wypracowały się. Ale tutaj nie mamy tego loga, tak, wcześniejszego niemieckiego. Mamy tylko i wyłącznie oznaczenia polskie, a więc no, bardzo fajna sprawa, bo stwarza to dla mnie już 10-wagonowy skład, gdzie każdy wagon ma swój oddzielny, inny numer inwentarzowy.
Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o w przypadku tego pierwszego kompletu. Już teraz pokażę Wam kolejny komplet w środku. Każdy z tych kompletów był zakupiony oddzielnie, nie był kupiony od jednego właściciela. Stąd też różnie wyglądają te komplety w środku. Tutaj akurat sytuacja jest podobna, większość elementów poprzedni właściciel zamontował. Zostały tutaj takie drobiazgi, praktycznie takie same drobiazgi, jak i w przypadku tamtych. Tutaj tylko jeszcze zwrócę uwagę na te elementy, czy to podejrzewam, że to jest coś w rodzaju takiego plastiku, tak, którego można wyjąć i tutaj sobie zawiesić właśnie znaki końca pociągu. To też jest taka fajna ciekawostka. I no tutaj widać, że właściciel właśnie w podobny sposób traktował te modele. I teraz pokażę jeszcze trzeci ten zestaw, bo te zestawy są absolutnie identyczne. To, co powiedziałem już przed chwilą, że różnica tutaj jest przede wszystkim w czym jest w numerach inwentarzowych samych wagonów. Dlatego chciałbym pokazać ten trzeci set, który de facto przyszedł dzisiaj rano do mnie. Dlatego też postanowiłem od razu nakręcić ten film, żeby nie kombinować. Tutaj właściciel wyciął tutaj część tego styropianu. Może o tak otworzę. Właściciel wyciął część tego styropianu po to, żeby mogły lepiej się trzymać te modele. Przyczepił absolutnie wszystkie elementy dodatkowe i tutaj dno było wycięte, zostało tutaj wycięte taka przestrzeń. Być może tu były jeszcze inne wagony, być może była tu lokomotywa, tego nie wiem. Niektórym by to może przeszkadzało, bo zniszczone pudełko, tak? Ale generalnie dla mnie nie. I to jest dla mnie w tej chwili ważne, że mam de facto wszystkie te trzy sety, o których mi wiadomo, plus ten wagon z Axen Modele. Podejrzewam, że nie jedyny, ale 10 wagonów tego samego typu z innymi numerami, plus jakieś jeszcze inne 406 na przykład z logiem DEC i tak dalej, no stworzą na pewno bardzo, bardzo ciekawy skład. No to tyle, myślę, że nie będę więcej tutaj już kombinował i się wypowiadał na ten temat. Uważam, że całkiem fajna, całkiem spora kolekcja wagonów DEC się zebrała i cieszę się, że po prostu mogłem się z Wami nimi podzielić, przy okazji je też obejrzeć z bliska, bo jakoś tak je gromadziłem, one gdzieś tam do moich znajomych, do Niemiec przybywały, ponieważ właściciele nie wysyłali do Bułgarii, a ten tutaj komplet ostatni przybył aż do Bułgarii i to mnie też cieszy, bo naprawdę szybciutko, właściwie w zeszłym tygodniu był wysłany z Niemiec, a już w poniedziałek do mnie dotarł. Także cóż, zaraz spróbuję Wam tu jeszcze zrobić jeszcze kilka reprezentatywnych zdjęć, oczywiście nie wszystkich wagonów po kolei, bo to nie ma sensu, ale po to, żeby w jakiś sposób Wam zaprezentować to, co jest, a więc no aż się prosi o to, aby zrobić skład. Ciągle o tym mówię, tak? Ciągle o tym mówię, że chciałbym zrobić skład, że fajnie byłoby pokazać te modele na torach. Naprawdę, uwierzcie mi, to nie wynika z mojego lenistwa, że na razie nie ma tych przejazdów na makiecie, ale naprawdę postaram się już teraz, zwłaszcza po Wielkanocy, wrócić do takich bardzo regularnych przejazdów. W tej chwili po prostu starałem się przetestować stację, tak jak pamiętacie, trochę przemeblować pokój. To wszystko zajmowało czas, a przecież wiemy, że nikt z nas nie zajmuje się praktycznie zawodowo modelarstwem, tylko jest to pewne hobby i to na nie często po prostu jest brak czasu. Ale koniec tego mojego tłumaczenia. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Cieszę się, że te wagony Wam pokazałem i mam nadzieję, że, no, że przejadą się po makiecie. Kiedy? Nie chcę niczego obiecywać, ale myślę, że mogę powiedzieć generalnie, że na pewno je zobaczycie wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.